Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie nowe wyzwanie. No i jest to wyzwanie przeskocz na motorówce przez różne płynące okręgi. Ja wam pokażę mniej więcej co i jak, gdzie zrobić to zadanie, co musimy właśnie sobie ogarnąć oraz gdzie znajdują się wszystkie okręgi. Ale na początku przypomnę o zostawieniu subskrypcji, łapce w górze, użycie mojego kodu twórcy oraz jeśli macie pytania, to piszcie po prostu w komentarzach. Co musimy zrobić? Musimy sobie wziąć motorówkę oczywiście. Ja motorówkę znalazłem sobie tutaj. Motorówki znajdziecie bez problemu właśnie na tym zalewie. Tutaj powinniśmy mieć zawsze jakąś motorówkę. I po prostu musimy sobie trzy takie koła przeskoczyć. Ogniste okręgi, jak widzicie tutaj jest jedno. No i tutaj trzeba po prostu by się wybić. Ja mogę sobie spróbować rampę tutaj podbudować też. I po prostu powinno mi zaraz zaliczyć, jeśli to uda mi się właśnie zrobić w taki sposób. Można oczywiście się bawić w jakieś tam normalne skakania czy coś. Ale mi się szczerze nie chce celować, bo raczej quest jest właśnie w takim celu, żebyście to próbowali. Ale ja po prostu nawet polecam robić coś takiego, że bierzecie motorówkę, macie taki okrąg i po prostu sobie tutaj wjeżdżacie na to i tak na dobrą sprawę wystarczy, dobrze wcelujecie i powinno wam zaraz zaliczyć. Tutaj jest też taki minimalny problem, że dosyć ciężko tą motorówką się jeździ, jeśli ktoś nie ma wprawy, ale myślę, że dacie radę. Jednak właśnie to w taki sposób robię. Jak widzicie, zaliczyło. Ważne jest, że jeśli bierzecie wyskok, to po prostu musicie sobie odpalić nitro i to wam pomoże właśnie zrobić tego questa. Pokażę wam teraz kolejne okręgi, gdzie się znajdują. Kolejny okrąg właśnie, o, pierwszy mamy w tym miejscu, także ten co pokazałem, jak to zrobić. Kolejny okrąg mamy mniej więcej w tym miejscu, tutaj, o, tutaj. Kolejny okrąg mamy tutaj, przy tym wodospadzie. Kolejny mamy przy tym. Tutaj też jest okrąg, ale ten wydaje mi się dosyć ciężko będzie zrobić, bo jest on dosyć wysoko, więc tutaj raczej się nie podbudujecie. Kolejny okrąg znajdziemy mniej więcej w tym miejscu, tutaj. Kolejny okrąg znajdziemy sobie też przy tej rzece, przy tym wodospadzie takim. Jak widzicie, ta większość okręgów jest w takich miejscach, że przy jakichś wodospadach, przy jakichś takich wyższych punktach. Kolejne dwa znajdziemy sobie jeszcze, tutaj mamy jeden, no i jeszcze jeden mamy tutaj na tej wysepce. I to są już wszystkie okręgi, jak widzicie jest ich naprawdę dużo, chyba 9 okręgów czy 8, także na luzie powinniście zrobić. Quest generalnie jest według mnie spoko, idzie go w miarę łatwo zrobić, jeśli się skupimy, to nawet w jednym meczu sobie to można ogarnąć. No i co, jeśli macie jakieś pytania czy coś, piszcie w komentarzach, ja postaram się pomóc. No i co, ja już nie przedłużam, żegnam się, to było na tyle, dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się do następnego, siema!